Siemaneczku ludzie, z tej strony Fabcio. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Otwórz się, o tak. Dobra, idziemy w końcu dokończyć tą panienko, jak tu wlazło. Idziemy w końcu dokończyć tą szklarnię, wypadałoby. I może do tej kopalni, tak jak wam mniej więcej obiecałem. Tu. Przynajmniej mi nie brakło, nie ma źle. Dobra, szklarnię już mamy jako taką. Może być na początek, jest spoko. Ten domek mnie trochę tutaj rozwala, no ale co zrobić? Więc wchodzimy. Pewno zróbmy w ogóle porządek z wszystkim. Wrzućmy wszystko w skrzynkę. Miejmy to centralnie w dupie. Co tutaj jest? Dobra, została tak, łopata jedna się przyda. Ewentualnie dwie. Siekierka się nie przyda. Kilofy. Dajmy stag ziemi, może się przydać. Na pewno tak, to się przyda. Weźmy sobie ładnie kilofy, miecze, tak jest, chlebki, pochodnie, tak. I co jeszcze się przyda? Bo nie wiem, czy coś jeszcze brać ze sobą. Może weźmy patyki. Ewentualnie węgiel. Weźmy połowę. Skrzynkę ze sobą. No sporo, ale i wiaderko tak na wodę, na wszelki wypadek, jakby miał wpaść do lawy, to żeby się nie zapalić od razu. I co my tu mamy? Mamy te... Nie mam kilofów żelaznych, poważnie. Był gdzieś przecież żelazny kilof. A też się przyda. No ja miałem żelazny kil. A tu jest przecież, patrzcie. Ślepota ze mnie. Tu ewentualnie 3. Patrzcie, co ja w ogóle robię. Tu 3 zrobimy jeszcze jeden, jakby znalazł coś fajniejszego. Tak, czas kopać. Idziemy. Nie ma czasu. Z jedzeniem trochę licho znowu. W ogóle patrzcie, tu jest żelazo, ja go nie zauważyłem. Gorzej, jakby się już tutaj lawa zrobiła. No i super, i idziemy. Idziemy. Nie pamiętam dokładnie, jak tam się szło, ale damy radę. Bywało gorzej. Najgorzej będzie z powrotem. Pa. Dużo żwiru. Pędz. Tu, o, tutaj właśnie. Już słyszymy potworki. Gdzieś się tutaj szwędają. Wykopmy na wszelki wypadek, żeby się lepiej uciekało. Co my tutaj mamy? Węgiel, o, bardzo przydatna sprawa. Szczerze nie mogę się doczekać, jak będę miał więcej żelaza i więcej żelaznych kilofów, bo to jest fajna sprawa. Na diamenty na razie nie poluję, nie zależy mi na nich, chociaż no wiadomo. Jakiś diamentowy miecz, czy nawet właśnie kilof by się przydał, bo nie powiem, że nie, ale może po prostu przy okazji się jakieś znajdzie. Dzisiaj tak bardzo mi słońce nie świeci, wręcz nawet przeciwnie, mam brzydką pogodę, więc powinienem, że tak powiem, lepiej widzieć. Dobra, co my tutaj mamy? Trochę to oświetlić.
Proszę. Proszę. Co my tutaj mamy? Żelazo, dobra sprawa. Zróbmy wejście. No. Żelazo to jest fajna sprawa. Jeszcze mi w tym momencie się bardzo przydaje. Gdzie co? Muszę sobie zrobić tak. Tak, właśnie tak. I kupimy dalej. Mam nadzieję, że ten Minecraft jakoś się przyjmie, bo zauważyłem, że nie mam ani zbyt dużo wyświetleń, ani widzów. Bo widocznie robię gry, które nie interesują ludzi. No niemniej jednak ja sam chciałem po prostu w to pograć. Myślałem, że i kogoś zainteresuje. No ale... Nie wiem, czy słyszeliście. Takie choćby dezodorant. Ale mama mi kupiła odświeżacz powietrza do pokoju. Te Breeze Mini spraye. Fajna sprawa, fajnie pachnie. Polecam. Nie żeby to było jakieś tam lokowanie produktów, nie? Po prostu mówię, że fajnie pachnie. Tak, tak, tak. Żeby nie było. Co byście nie myśleli, że się sprzedałem już tak na początku. Chociaż nie wolno tak mówić. Co ja w ogóle robię? Tutaj idziemy. Ładnie. Aktualnie węgiel też mi się bardzo przyda. Pochodni nie mam już za dużo. A się teraz tego w ogóle respi, tego węgla. Aż miło patrzeć. Tak. Idziemy dalej. Co my tu jeszcze możemy ciekawego znaleźć? Już nic. Tu już nic nie ma. Dobra, to wróćmy się, bo tam jeszcze była jedna część kopalni, którą nie do końca odkryłem, bo się bałem, że stracę przedmioty. Tego idziemy. Pa. Tam byłem. Tu jest wszędzie dirt. Zastanawia mnie to właśnie. Co ten dirt tutaj robi? Teraz nie wiem, ja stamtąd chyba przyszedłem i chyba tutaj mogę iść, nie? Jakoś tak to było. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że tam nie... Że tam nie będzie końca kopalni też zaraz. Chociaż chyba tu nawet był koniec kopalni. A nie, patrzcie. Frytka. Znowu mi gnojek wybuchnie pewnie. Chodź tu. Gnojku. No. Okej. Przeszło to jako tako. Straszne dźwięki słyszę. Nie wiem, czy iść najpierw tam do góry. Chyba tak zrobię. Tutaj nie ma nawet za dużo co zwiedzać. Rzeczy tutaj też nie ma zbyt dużo. Wręcz w ogóle. No dobra. Chodźmy dalej. Popatrzmy, czy tutaj gdzieś po kątach czegoś nie ma. Tak jak na przykład tutaj. Mamy żelazo. To jest fajna sprawa. W ogóle pamiętam, że kiedyś znalezienie jakichkolwiek surowców w większej ilości to był problem. Ej, to też już koniec, ale wodę słyszę gdzieś tutaj. Trzeba kopać. Kopać, jeszcze raz kopać i może się gdzieś to kopiemy do dalszej części, bo skoro jest woda, to gdzieś musi być jakiś strumień, źródełko. Może coś znajdziemy ciekawego. Słychać coraz bardziej.
Okej. Ale nie wiem, czy. O, patrzcie, jest. Czyżbym ja już tutaj był? Nie, chyba. Chyba to jest tylko taki malutki pokoik. No, trochę szkoda. Chociaż może niekoniecznie. O Jezu, co ja robię? Tutaj. Może niekoniecznie, może dalsza część. Ech. A już miałem nadzieję. W takim razie. Po prostu trzeba poszukać czegoś innego. Coś przekopać. O, pan co tam robił? Nie ma nikogo więcej? On się tutaj znalazł. Okej, tu cię mamy. Pach, 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 pach. Aha, tutaj byliśmy. Teraz idziemy z powrotem na dół. No i właściwie nie wiem, gdzie kopać. Nie mam pojęcia. Tu się coś gdzieś może znajdywać. Często pod takimi rzeczami były cave'y. Albo dungi nawet czasem. W sensie, że respiły się moby. To mnie zawsze zastanawiało. Ale widzę, że nie tym razem. Chociaż... coś tam słyszałem. Teraz pytanie, co? Ojejko. Żelazo. Tak bardzo ukryte. Dobra, spróbujmy. Chyba, że już tutaj nie próbować. Ewentualnie wyjdźmy stąd w ogóle. Pierdziele, ten jeden węgiel tam. Już tyle się tutaj przekopałem. Też nic. A tutaj z góry było coś ciekawego? Tutaj coś było? Tu było jakieś zejście na dół, ale nic. Poważnie nic, kompletnie nic. O, właśnie. Zobaczcie, co my tam mamy. Ja wiedziałem, że gdzieś tutaj coś było. Przede wszystkim zjedzmy chlebek. Dup. Pół serduszka. Od razu przejdźmy, oświetlmy. Zobaczmy, co nas tutaj może zabić. O, grzybek. I węgiel. Więcej. O, żelazo. Też dobra sprawa. Tyle, tyle. Dobre i tyle. Już mamy 33 żelaza. O, jakbyście widzieli, jaka pogoda u mnie. Masakryczna. Przebywam aktualnie w Holandii. Tu nigdy nie była zbyt piękna pogoda. Tu jest coś ale Anglia. Ale teraz to po prostu brakuje tylko piorunów. Ciemno jak, za przeproszeniem, w dupie. No ale... nic się nie poradzi.
Szkoda, że nie można mieć kodów tak jak w Minecrafcie i sobie pogodę zmieniać. Czy chociażby w różnych innych grach. Pamiętam, że w GTA czasem zmieniałem pogodę w San Andreas na przykład. Tam mi się dużo lepiej jeździło, jak było fajnie słonecznie. Tak, tak, grałem na kodach, byłem nobem. Właściwie dalej nim jestem, ale nie gram na kodach. Coś za coś. Ale pogoda, gleje. Masakrycznie. O, i kolejne kilo. Nie za dobrze to brzmi, no ale... W sensie wygląda, że już mi się kolejne kilo skończyły. Tylko, że to są te kamienne, to to szybko się też psuje. Węgiel, węgiel, węgiel. Pararara. Czy tu też jest? Tu nie ma, ale tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Kurde. Tu jest. Tu. 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 No, patrzcie. Tu. To od razu rozwalimy, zeskoczę sobie na dół. Co ten głód mnie tak szybko chwyta? To mnie zastanawia. O, o. Dobra. Tam nie będę schodził na razie. Wydaje mi się, że przejdę tam którędyś. Aha, okej. Sporo tego tutaj. Sporo tych przejść. Całkiem. Całkiem, całkiem sporo. O nie, no nie lubię takiego czegoś. Jest dużo korytarzy, w których się idzie pogubić. No nic. Tu nic nie było po drodze, tu jest żelazo. Dobra, mamy żelazo. Tu nic nie było po drodze. Tu było żelazo. Ile mam węgla już? 2 staki, prawie 3. Teraz ten węgiel już nie będę tak zbierał z dokładnością. Na razie mi starczy. No, zeskakuj pięknie. No i teraz tutaj się trzeba dostać. Tak właśnie mówiłem, tutaj jest węgiel. Na razie nie będę go zbierał. Chcę zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Mamy lawę. Dużo lawy. Możliwe, że będą tutaj diamenty gdzieś. Chociaż to jest chyba za wysoko na diamenty. Ale mamy moby. To już jest pewne. Chcę zobaczyć, gdzie te moby tutaj się... sobie się od razu w niej nie wpakować. O, 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 właśnie o tym mówiłem. Pewno gdzieś tutaj się ktoś szwenda, tam coś, nie ma tam nic. Pewno gdzieś tutaj chodzi jakiś... do lawy, wypadł. Patrzcie, idzie kolejny. Zombiaczek. Trzeba szukać tej dziury, bo gdzieś mi to żelazo tutaj spadło, nie? O, chyba tam nawet. Ta, już leży tutaj pięknie. Ja nie mogę, tutaj jest materiałów. Ile tutaj jest przejść? Wszystko oświetlić. Tam kolejne, dobra. Trochę słabo to wygląda, w sensie, że pewnie się zgubię. Tego byśmy nie chcieli. Zostało mi tyle tutaj pochodni. A na dodatek mało mam patyków ze sobą. Dobra, weźmy ten węgiel tu. Jeszcze właśnie kilofy będę musiał pewnie robić po drodze. I na samym węglu
Nabiłem tyle poziomów. Fajna sprawa. Dużo jest expa za węgiel. Tutaj żelazo za żelazo też dosyć sporo, patrzcie. I nic? To chyba jednak mi się pomyliło. To za sam węgiel chyba tylko sam. Aż dziwne. No ale dobra. Aha, nie tak, no bo przecież ja dopiero po przetopieniu żelaza dostanę za żelazo expa. Już mam prawie stack żelaza. Zaraz będzie stack na pewno. Aha, tam też było żelazo, patrzcie. Zrobimy sobie wylotówkę. I tutaj nie. Spoczni. Jeszcze. Sporo żelaza, fajnie. Dużo żelaza chcemy. Gdzie to żelazo? Tutaj jest to żelazo. Benz. Benz. I tu jest pięknie ustawione żelazo. Mam nadzieję, że mi tu gdzieś zaraz lawa nie wypłynie z tego, bo tak centralnie pod gębą se kopię, że nie zdziwiłbym się, jakby tak plup, coś wyleciało. Tego węgla na razie nie będę zbierał. Tu jedynie pozbieramy. Aby zobaczyć, czy więcej żelaza nie ma. Oj, i zostaje mi 3 kilofy i ewentualnie mogę sobie zrobić jakieś po drodze. Tu idzie zombie. Zombie, zombie, zombie. Człowiek człowiekowi wilkiem, nie? A zombie, zombie, zombie. Czyżby to jeszcze nie wszystko? Co my tutaj mamy? Słyszę mopki, szkielety. Nie lubię. To jest chyba tylko do barwnika, nie? Moglibyście mi nawet napisać, to jest lapis lazuli chyba, tak? Nie, lazuryt, no tak. Możecie mi napisać, jeśli możecie. O, frytek. Lepiej go zabijmy, zanim... Nie! O nie, trzy frytki. Znaczy dwie frytki. No wybuchnijcie ładnie. No, złego, złego. Nie ma źle. Oj, ten chleb słaby. Kurde, ile tutaj jest tego wszystkiego? Tu mamy lawę. Znowu. Jak ja tu zginę, na przykład przez taką frytkę, możesz zginąć w końcu? Och. Pogubię się tutaj. Na pewno się tutaj pogubię. Ja już nie wiem, gdzie jestem. Nie. Fuck. Szkieletów nienawidzę. Uciekam stąd. Szkielety są dla mnie chyba najgorsze. Trawa? Tutaj? Czyżbym gdzieś się do wyjścia udał?